Tradycyjnie trzeba taką baterię otworzyć. Nie będę tutaj troszkę marnował już czasu. Są cztery wkręty, czyli mamy taką baterię, otwieramy wnętrzności, jak to zabrzmi, wyrzucamy, zostawiamy sobie taki elemencik temperaturowy, sondę, to jak ten termistor, rezystorek zachowujemy, oczywiście biegun ujemny i tutaj dodatni, bądź odwrotnie, łatwo sobie to skojarzyć, tu jest minusowy, tak, to jest minus, a tu jest plus. No i co? 14,4 V każdy widzi. No i tak już trochę leży ta wkrętarka, w sumie powiem, że jest mi niepotrzebna. Kupiłem trochę, nie, źle powiem, nie kupiłem. Miałem remont w ubikacji, w łazience tak nazywają dokładniej. I mój taki zaprzyjaźniony fachowiec miał tą wkrętarkę. Tak ją z ciekawości dałem mu 12, wziąłem 14, tylko 12 tak trochę lepiej baterię wyposażyłem, także na pewno jest, podejrzewam, zadowolony. A to z ciekawości, bo nigdy nie miałem po prostu 14,4 V. Akurat takiej wkrętarki. No i kiedyś kupiłem też ogniwa. No to tak, może zobaczycie sobie, podejrzycie. Wiem, że i tak nic nie znajdziecie. Ale żeby nie było, że nie pokazałem. Ogniwo o pojemności 1,5 Ah. Jest to ogniwo chyba coś około 15 Amper. Czyli teoretycznie, jeśli są dwa na sekcję, to mamy te niby te 30. Oczywiście w standardzie można więcej z tego wycisnąć. Jakiś układ, który to będzie nam zarządzał tą energią, czyli dbał o nią, żebyśmy nie musieli oddzielnie dedykowanych ładowarek używać i innych takich rzeczy. Z ciekawszych rzeczy jeszcze jest w komplecie ładowarka. No jest oczywiście też walizka, tylko z 12 V. I tu mamy prąd ładujący 1 Amper. 1 amper, to powiem szczerze wam, że no w zupełności wystarczy do takiej wkrętarki. Nic nie trzeba przerabiać. Oczywiście podstawowa rzecz, nic nie przerabiacie w ładowarce, jeśli stosujecie taki BMS-ik z balanserem, jak widać jest. Można z balanserem na przykład nie kupować tylko zwykły BMS, ale musicie mieć nowe ogniwa. Te ogniwa są nowe i teoretycznie nie byłoby problemu, ale co zauważyłem? Czasem jest taki przypadek, ktoś mnie się już o to pytał, mamy baterię wykonaną, wkręcamy i nam staje futro, dęba i okazuje się, że wyłącza się. No i mało tego, to rozpinamy baterię, wkładamy, ona dalej nie działa. I trzeba włożyć na chwilę do ładowarki, wtedy działa. Jak stosujecie z balanserem, to wam się takie coś nigdy nie przytrafi. Ale czasami, ja już tak już kilka zrobiłem z takim balanserkiem. Jest to, że powiem, balanser trochę bardziej zaawansowany. Tu już jest 40 Amper i powiem szczerze, że to daje radę, ale jest mankament taki, że nie wiem, jak widzicie, ogniwa są nowe, tylko że w tym ogniwie już nie ma balansera, źle mówię, w BMS-ie. I tu macie już elektronikę, a w tym jest. I tutaj jak zewrzemy, to dotąd ona będzie niedziałająca, aż dopóki dołożymy do ładowarki, za chwilę ją tam pobudzimy do życia, no i wtedy leci. No i dlatego tutaj zastosuję taki balanser. Zresztą powiem wam jeszcze inaczej. Mając nowe ogniwa, w sumie nam by się przydało tylko w sumie jakieś zabezpieczenie, ewentualnie temperaturowe czy coś. A tutaj, no niestety, jakiś musi być. Ktoś powie, że też będzie działać bez tego. No też, oczywiście będzie działać. Ale może się przytrafić, ja już miałem taką sytuację, jadąc samochodem, dobrze nieswużbowym. Miałem mnóstwo kabli, zwarły mi się styki. No i powiem szczerze, że nie miałem tego ustrojstwa. No i coś śmierdzi w samochodzie. Jadę w kufrze, okazuje się, że no, narobiło się trochę roboty. Media. A więc nie będę tu polemizował. Stosujemy zawsze jakieś zabezpieczenie. Jeśli nie macie zabezpieczenia, no niestety na własny użytek. Nie pokazujcie nikomu, że tak będzie działać, bo to jest trochę niebezpieczne, powiem szczerze. Tak jakby elektryk się bawił otwartym prądem, w sensie niezabezpieczonym, niezaizolowanym i dotykał fazy i mówi wam, że to jest całkiem bezpieczne. No, bo podskakuje, prawda? No i pomysł jest taki, żeby to jakoś do kupy doprowadzić. Potrzebuję pistoletu, który jak zwykle mi się wkręcił. Moje rzeczy. O, dobra. Wydobyty z tego piekła. Już go rozgrzewam. Kiedyś mówiłem, że ciężko jest upchać w taką baterię 6 ogniw. I powiem wam, że no kurde, da się upchać jednak. Ktoś mi kiedyś podpowiedział, że 3 wzdłuż, 1 w poprzek.
No i faktycznie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zawsze miałem te 12-woltowe, bo jest dużo łatwiej, dużo prościej, ale to nie taką budowę łatwo przystosować do 12-woltowych, więc mamy dużo więcej miejsca. Ale tutaj, jeśli będziemy mądrzy, da się to zmieścić. To były takie elementy do śrubek. Nie wiem, czy ktoś to widzi. Troszkę to podcięłem. Nie wiem, czy zobaczycie. Zobaczycie. O, tu jest o ten gwint. Gdy będziemy się wkręcać śrubką, to się wkręca tylko do pewnego miejsca. Dalej dołu jest podcięte. W sumie nie do końca też to dobrze pomyślałem, bo nawet jak mamy to podcięcia, to i tak stosujemy 3 ogniwa, więc w sumie niepotrzebnie to obcinałem w tym miejscu. A tą jedną pakujemy tutaj. I nam to ładnie, pięknie się zgrywa. W ten sposób. Taki jest pomysł. Minimalne przesunięcie może być blaszka, nie blaszka, czy coś nawet na równo. Jest to do ogarnięcia, podejrzewam. Także tu nawet ja tu podpiłowałem, widać o pod palcem. Widzicie, to pewnie nie da się tu, nie powinno dać tu włożyć paluszka. A okazuje się, że jest podcięte. W moim przypadku jest to troszkę niepotrzebne, no przyznaję się. A tak poza tym, no powinno to hulać. Czyli trzy tak, jedna w poprzek. Mało tego, wszystkie będą podwójnie, więc muszę dać dwie w poprzek. Jak samo tutaj na przemian, te trzy. I grubościowo chowa nam się w plastiku. A jeszcze mamy ramkę, która też jest wewnątrz głęboka. I to głębokie miejsce, akurat nam zastosuje BMS. A więc tak czy inaczej będę musiał je po dwie podgrzewać najpierw. No, trochę ściszy interneta. Po dwie. Powiem wam, że nie lubię tych wkrętarek na 14,4 V. Nie to, że są jakieś złe, gdy ludzie licytują, bawią się tym, sobie jakoś lepszają. Jakbyś miał 4 ogniwa wysokoprądowe, to jakiś ma sens, no ale mieć taki sprzęt, powiem, że fajnie leży w rączce. Tylko już nie wiem, czy ktoś to sobie zdaje sprawę. Jest jego odpowiednik PSR1200, to jest to samo, tylko na 12 V. Oczywiście to jest troszkę inny model, bo to już jest PSR1200, to jest PSR 12 albo 14, ale jakby były dwa takie identyczne, to się niczym nie różni, jedynie napięcie zasilania. Wiadomo, że im wyższe napięcie, tym mniejszy prąd. Reszta raczej jest w podobie. I nawet łatwiej kupić 18 V, tylko w 18 V to w ogóle już nie zmieścicie co 10 ogniw. Ja jeszcze nie widziałem, także brawa, ktoś zrobi. Grzeje się, już się troszkę lepiej. No i zaczynamy zabawę. No to byłby bardzo ładny pakiet 3S, prawda? No niestety tak dobrze to nie będzie. Coś jeszcze zobaczymy. Nie, no do lipa, musi być tak.
Luzik mamy jeszcze delikatnie taki. No i to byłoby chyba nasz jedyny potencjalny wpadka taka. A nie inaczej, no musi być. Ostatnio też widziałem filmik, czek, fajny, o zgrzewarce, który nie ma sterownika, także, no, brawo, że działa komuś. Nie wyobrażam sobie, ale nie wnikam. Jak komuś się sprawdza, to się zadowolony, ok. Jakby włączył ktoś. Nożyczki. Zdałyby się nożyczki. No dobra. Będą obcinaczki. Też jest ok. Pytacie, że mu tak z brzegu to robię. Ogrzewarka ma krótkie przewody, chciałem, żeby pokazać. Może ktoś będzie interesowało, w jaki sposób zgrzewa. O ile coś tu w ogóle widać. Zero, cztery i dwa. Osiem, cztery, 16. Nie, tu jest 12. Czekaj. Stąd, dotąd, i dopiero dotąd. Czyli między tym a tym musi być połączenie. Dodana jeszcze jeden obwód. Nie wiem, czy się tak da. Jeszcze bardziej luz jest. Trzeba dobrze to rozplanować teraz. W poprzek nie, choć też by mogło być. Od zera, 4 i... nie, to dużo ciągnięcia jest kabla. Czyli myślę, że ten 0 musi być w tym miejscu, więc ten łączymy z tym.
No i co możemy? Też trzeba by polutować, podejrzewam. Jeszcze ten momencik jest taki płynny. Jeszcze trzeba troszkę poczekać. Troszkę dystansu czemu większego dać. Troszkę za świeże jeszcze. Troszkę poczekamy. Ale jeszcze lepiej zrobić, bo tu mamy 0. Od 0 sobie to przelutuję. I od tego 4,2 to samo. 8,4 ponownie możemy zrobić. I 12 trzeba połączyć z tamtym. Dobra, no to nawet tym sobie wykorzystamy. Trochę mały ten punkcik jest, ale najważniejszy jest punkt zasilający. Czyli to taki nam będzie wystarczyć. Tak jest. Minusowy już mamy.
Czyli mamy tak, 0, 4 i 2, 8 i 4. Teraz to powinno być połączone z punktem numer, nie, czekajcie, inaczej, ten element z tym. Ktoś zapyta, co to za kolorowe przewody? No niestety to urządzenie musi wiedzieć, jak jest tam na każdym ogniwie oddzielnie, na jakiej sekcji. Nie może być coś więcej, coś mniej, to ma być dokładnie. Ono sobie w ten sposób mierzy. Sprawdza stan napięcia. W ten sposób wie, które ogniwo ma mniej, które ma więcej i balansuje je. Oczywiście to jest pierwszy, jak spadek napięcia na ogniwie, ten deseń. Klej troszkę zabezpieczyłem w kilku miejscach, że ten przewodnik jednak lepiej się trzymał. Nie latał jak w pustym sklepie. Tu by się przydała taka przekładka fajna, z jakiejś tektureczki. Wtedy te ogniwa jeszcze by wcisnął. Coś na tym pomyślę zaraz. Bo i tak jeszcze będę musiał... To jest to ogniwo. O, czekajcie, to jest tutaj... Tyk. Muszę teraz z tego wyjść, no właśnie, jakąś blaszką. Jak to zrobić? Trzeba dobrze pomyśleć, żeby się nie wpierdzielić. Żeby się nie narobić, o tak powiem. Tutaj, tutaj. 12 i 6, czy tu jest mamy wyjście? I stąd musimy podać też i w tym miejscu, żeby na 16 wróciło. Czyli coś takiego. No tak, kurde, powiem wam, trochę słabało. I to będę musiał jakoś górę zrobić. Czyli tą stronę mamy załatwioną, tamtą. 0 z wyjściem na przód. Myślałem, że będzie mi przeszkadzało, ale tak fajnie zrobiłem, że akurat w połowie jest łączenie, spoko. No niestety muszę jakieś to wymyślić, to łączenie teraz. Chciał, nie chciał. No to jeszcze nie jest niezgrzane. Grzeję. Taka wam pewnie poskracam, wszystkiego nie będziecie widzieć, bo to szkoda czasu też i waszego. Choć nie jestem fanem skracania. Coś się da, to powycinam. Analogia w każdym przypadku jest taka sama przecież.
Tak sobie wymyśliłem, patrzcie. I tu by mi się zgrało, to z tym. Kwestia przygotowania później tylko. No to by coś z tym z tego stylu było. Żeby mieć pewność, że tu nie będzie lipy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. I to byśmy mieli. A tamten element dookoła, no niestety nie da się inaczej. Trzeba będzie jakoś to z tamtego ogniwa dolutować się, albo dogrzeć blaszkę może z brzegu i kablem dookoła polecieć, albo górą. Coś się wymyśli. Nie no, bajer jest. Tu jest ok. No nie da się tego inaczej rozwiązać. 0 plus 8, 4, 12 i dopiero to tak jakoś to ten BMS jakoś nietrafiony trochę. Chciał, nie chciał, będę musiał jakoś tu jeszcze wyjść na górę. Chyba kablem. Przewodzikiem się podczepić, dobra. Patrzcie, można zewrzeć ładnie. Albo wiecie co, zrobię inaczej, bo i tak już mam balansowanie, czyli to jest wraca 16, to nie muszę przygotowywać. Z tej strony też mam już podłączone, tylko w sumie go podłączyć. Jednak to zrobię tutaj na gorąco, mimo wszystko. Raz zataśmuję i potem klejem skoczę, żeby nie było. Tak jest. O tak, zrobimy w tą stronę.
sumie wszystko mamy z tej strony. W wojsku to pewnie by kupili 10 nowych. Ale się musi męczyć. No, powiem wam, jakoś to wygląda pomaleńku. A trochę pitolenia się z tym jest. Choćby też może by zabezpieczył się zraz to siemeczku. Z drugiej strony nie potrzeba, z tej można. Też wszystko, to wszystko już mamy w sumie. Dobra, to możemy to obskoczyć dookoła, bo to wszystko już mamy wyjście. Tutaj i tutaj. Dobra. Jak to mi się popatrzyło dziwnie jakoś, także wydało mi się, że jest inaczej. Powiem wam, że na wcisk wchodzi. Spoko wyszło. No przyznaję, dowolnie trochę taśmy. Troszkę to było ciasno. Jeszcze zamiar to potem klejem zabezpieczyć, żeby w razie było nawet i to się nic nie stało. No ale jakby nie było, muszę to połączyć z tamtym. I pomysłu nie mam. Mógłbym blaszką wyjechać tutaj dookoła. Ale to byłoby zbyt niebezpieczne. Coś by się, nie daj Boże, kiedyś stało. Gdzie mój super przewód? Tu jest.
ściągaczka hydracji mi się popsuła, wyobraźcie sobie. Ukruszyło się czubeczek i się skiepściło. Mało wytrzymały wszystkie te urządzenia. No i gitarka. Tu już mamy połączone, czyli ten element już jest połączony z tamtym na dole. Jesteśmy zaizolowane. Choć trochę mi się to, powiem szczerze, nie podoba. Już wiem, mogłem zrobić to troszkę inaczej. Ale i to już poprawię nawet. Bo to się tak dotyka troszkę. Ok. Trzeba wywinąć to w prawą stronę. O. W tą manieczkę. Nawet pod kątem troszeczkę. Tam jest więcej miejsca. O. No, teraz lepiej jest. Teraz jest lepiej. Czy trochę wam powiem tak. Skipściłem pewną sprawę. Bo ten przewód, a tutaj o co idzie, na tą stronę, powinien być po prostu inaczej przygotowany. I tylko tyle. Odwrotnie. I będzie super. Drugi rys, jakbym robił, to bym, powiem, już bym nie skiepścił tego. W tą stronę. Czy nie skiepścił? To też nie jest skiepszczone. Tylko wiedziałbym, w którą stronę się wywinąć, żeby było dobrze. No i to już ma sens teraz. Kilka razy muszę taśmę zawinąć. Tam jest ta taśma stalowa. Niby to się nie rusza, ale to nie mam pewności do tej taśmy, że tak powiem. Na pewno nie zaszkodzi. I co, panowie? Trzeba przygotować jeden elemencik tylko teraz. I byłaby już sprawa zakończona. I mamy już nasze ogniwo. Ogniwa poultowane, poskładane. Jednak się da bardzo ładnie to zrobić.
Robię ten film nie bez powodu. Widziałem w internecie, ktoś coś robił. Powiem wam, że coś jedną rzecz mi się wydaje, że skiepścił. I chciałem to pokazać, że tak faktycznie nie jest, jak ktoś sobie wyobraża. Mamy BMS na wierzchu, więc do każdego elementu możemy dojść, to zweryfikować. I powiem wam, że nawet taka ciężka się zrobiła ta bateria. W sumie 6 ogniw, jakby nie było. Widziałem filmik z jakiejś innej strony. Jakiś inny domowy Janusz udowadniał, że jest tak, a nie inaczej, ale wiecie, jak działa taki BMS, to wiecie pewne, które ma mankamenty. On też nie jest do końca idealny. Przy budowie trzeba wziąć pod uwagę, że są pewne aspekty, które też trzeba wziąć pod uwagę, żeby było dobrze. No niektórzy nie wiedzą. Zmierzą, o lipa, i razu jest lipa. No nie jest do końca lipa, jest dobrze. Wiatarka jest takim narzędziem, że niestety wkrętarka. Że tu nie ma czy zabawy, bawić się w jakieś balansery, podpinanie, jakichś ładowarek dedykowanych, specjalistycznych. Wkładamy ładowarkę, ma się naładować, idziemy na budowę. Jak ktoś chce mieć w domu, nie wiem, laboratorium, no to kurde, no inaczej się nie da. Musicie kombinować. A ja nie jestem za tym, żeby to kurde zastanawiać się co i jak, tylko no ma działać po prostu i koniec. Po temacie. Będę musiał jeszcze zaraz zgrzać tę jedną rzecz. Na końcu okaże się, że nie nagrało się, ale będę jaja. No i co, teraz musi nam zastygnąć taka kurde bateria. Spoko. Dobra, ja zastopuję, nie będziecie czekać na tym, jak będzie klej zastygał, no. Dobra, jeszcze dobrze nie zastygło. Próbuję jeszcze przylutować minusowy przewód. Minusowy, powiedziałem. Minus jest po lewej stronie. Czyli mierniczkiem sprawdzam, który kabel to plus, bo mam dwa kable. W sensie minusie, który to jest. To jest minus, dobra.
nic się nie chowa. Się da tak ułożyć. Da się. Jest przegoła blaszka. Mimo wszystko raczej nic się nie stanie, ale ja mogę się upewnić. Podstawowa rzecz. Robimy jak dla siebie. Nie jak dla kogoś. Już jak dla kogoś, ale niestety z ciebie chleba nie będzie. Niektórzy tego nie rozumieją. To są takie blaszki metalowe po obu stronach. Też chciałem to zabezpieczyć, żeby tam w razie W, jakby nawet coś się zdarzyło i dotknęło, nie powinno, no ale jakby komuś spadł, pękło, są takie blaszki po obu stronach. Rozpierające niby teoretycznie te czerwone elementy. No i co, pomojemy, już jest koniec. Dla pewności, żeby to jeszcze było takie w miarę niechodliwe, mam taką gąbeczkę, w sumie nie wiem skąd nawet gąbeczkę tu wepcham, tak sobie myśliłem. No i tak tu się ściśnie, albo nawet wiecie co, cała gąbka to nie jest wcale taka zła. Wszystko wcisłem nawet, spoko. Czyli teoretycznie no tak to powinno wyglądać. Ci wylazło. Dziadostwo normalnie jakieś. Oddawaj mi to. Muszę uważać, żeby nie pękło. Wiecie, to jest takie delikatne, że zaraz trzaśnie. Będzie po obudowie. To jest taki plasticzek, który się lubi popsuć niestety. No teraz wlazło. Zobaczymy bez gąbeczki najpierw. Wiecie co? To się zdrowo trzyma. To się zdrowo trzyma już. No niestety. To będzie działać. Znaczy może to nie chce. To musi. A widzicie, ten element metalowy znowu mnie w tym irytuje normalnie. Wymyślą te bosze jakieś takie gówno. O. Za bogato.
No czekajcie, nie za bogato. Tutaj przewód mi podłazi bez przerwy. O tak zrobimy. O. Teraz chyba będzie ok. Ja wam powiem, że to jednak będzie się trzymać. No niestety śrubek nie mam takich. Znaczy kurde, nie to, że nie mam. Mam je! To pytanie gdzie? A więc już tak robię, że z jednej wykręcam, drugiej przekręcam. Druga jest taka sama. Uszkodzony. No czekajcie, no mam. Drugi. No i w tej chwili mam baterię, która ma pojemność 3 amperogodzin. No i to napięcie, prawda? 14,4. Widziałem filmik na internecie u innego fajnego youtubera. Powiem wam, że zadbał o wszystkim. Ale dziwnie udowadniał. Czekajcie, mnie trafiam, a kręcę. Jest. No i mamy baterijkę 14,4 V. Teraz coś wam pokażę ciekawego. Stara bateria, to już nie będę mówił, is dead. I nowa 14,61. Zwróć uwagę, że 3,7 ma każde ogniwo, więc ma prawo być troszkę mniej. Mam też oczywiście oryginalną ładowarkę z kompletu. 1 amper oczywiście. Jakbyście sobie zmierzyli, zobaczycie, że ten 1 amper w zupełności wystarcza. Mamy miganie diody. Jak nic nie skiepściliście, to ma tak to działać. Czekajcie, bo normalnie tyle wtyczek, nie wiem, co już jest podłączony normalnie. Klej jest odłączony i bateria się ładuje. Jeszcze na pewności zmierzę jeszcze raz. 14,63, prawda? Chwilę poczekamy. Ktoś kiedyś twierdził, że 14,4 nie doładowuje na maksa tej baterii. No to zobaczymy. 14,63. W sumie ta ładowarka też jest niepewna, ale no tam coś rośnie, spoko. Ja to zostawiam do pełnego naładowania. Jak się naładuje, dokończę to nagranie już. No już jest 22 godzina. No i okazuje się, że ładowarka już chyba naładowała. Kolorka się świeci. Zobaczymy. Miga, miga, miga. No i mierzymy. Ciekawe zagadnienie. Mamy plus, mamy minus. Napięcie, zobaczcie, 16,33. 16,33. Zmierzę jeszcze raz, żeby nie było. I teraz co robimy? Bierzemy taką frontareczkę. To się odbędzie magia. Prawe obroty. Wyjmujemy. Sprawdzamy ponownie. Czy wy to widzicie? Włożyłem do wkrętarki, wcisnąłem raz. Zobaczcie, jakie napięcie jest. Czy to napięcie sugeruje, że jest coś niedoładowane? BMS, który jest z tej baterii, który włożyłem wcześniej, on przy pełnym naładowaniu ogniw odcina się, tak jakby od tej ładowarki, mimo że ją podłączymy, to ona i tak już nie ładuje.
jest tak jakby zabezpieczenie i po temacie. I delikatnie obciążając, mamy takie, jakie mamy napięcie, a było przecież mniejsze. I tak to działa, także taka ładowarka, no jest ciężka, jest oryginalna. Prąd ładując 1 amper, jak najbardziej możemy powiedzieć, że no, fajna sprawa. I działa, niczego nic przerabiać, kombinować, także ludzie pierdzielą głupoty. No i taka wkretareczka 1440, jeszcze LED mnie denerwuje, jest żółty. Ja nie lubię żółtej barwy, także jeszcze będę musiał go rozebrać i tego LEDa wymienić. To nawet zrobię chyba zaraz. Jeden dłuższy. Czy ja mam takiego dłuższego, pytanie? A coś jeszcze jest. Ostatni w sezonie już chyba. Nie wiem, czy kiedyś nie było białych LEDów. Ku czemu służy ten żółty, pytanie? Także jak ktoś mówi, że ładowarka nie doładowuje baterii w pełni, to zastanówcie się, co wy wykorzystujecie w tych wkrętarkach, w tych bateriach, żeby one działały. Podziadujecie, a potem macie problemy. Ja tak to widzę. Szkiełeczko i dziudeczka. A dziudeczka to wiecie, jaka jest. Jakiś nawet rezystorek tu jest. Sięgam po białą, zimną. Fi5 to będzie ta. W tym przypadku rezystorek jest na plusie. No i dobra, prosta piłka. Przydałoby się jakoś to rozciąć, nie mam nożyka. A nie, jakiś mam, dobra. Także jeśli ktoś ma, powtarzam, taką ładowarkę 14,4V napięcie, tak jak powiedzieć, nominalne, w pełni ładowana bateria będzie. Jak ktoś twierdzi inaczej, no to kurde, nie wiem, do okulisty, do psychologa. No i co? Nie wiem, czy miejsce to ciachnąć. Miejsce to jest super więcej. Teoretycznie się to ma być tak. I tutaj, tędy. To wszystko spoko. No i dobra. Kij mu w ucho.
jak zwykle cyna mi zaginęła. Ale mi ręka drga, ja pierdykam. Piłem czy co? Coś mi się zdaje, że chyba źle przygotowałem. Zaraz się okaże. Tak coś mi się wydaje. A nie. Dobra, omamy miałem. Gówno małe. Ciekawe, czego oni tak to kurde robią. Tak powiem, takie żółte. Skąd taki pomysł? Nie wierzę, że biały diod nie było wtedy. Byłoby prawie, gdyby jeszcze takie coś włożyć.
co, mamy kontareczkę gotową. Gasimy światło. Nie no, spoko, widać wszystko. Lewo, prawo. No, ktoś mi kiedyś mówił, że szkoda, że światełka wkrętarka jeszcze pewna nie ma. No także to światełko to nie wiem, czy jest potrzebne, czy nie. O, 10-stopniowa. Na 10 i to co jest. A kurde, dobra, nie da się zatrzymać. Widzę, że dym z wirnika idzie, ale nie zatrzymuje się, także spoko, jest ok. Ciekawszy rzeczy jest nawet ta prędkość. To jest starszy egzemplarz. A czekajcie, na tej etykiety nie ma. Żeby nie być gołosłownym. 700 obrotów jest. Na tym też jest 700. Niby nowszy, niby starszy. Troszkę są inne modele. To jest starszy, że nie ma tej diodki. Poza diodką. Mówiłem, że prawie, że bliźniaki są. Wielkościowo. Może w nowszym wydaniu. Więcej lampeczek. Jakby ktoś był, nie wiem, idiotą, żeby nie wiedział, że w prawo się kręci. Także. Końcówki też takie same, wszystko takie same, bardzo, bardzo zbliżone, jakbym powiedział. V12 do 14. To jest działa. Czternastka do 12. Daje radę. Dało się pominąć. Ledwie wlazło, ale wlazło. Także fajna wkrętarka, jedna fajnie się trzyma. Widzę to samo. Tak, jest taka bardziej dopieszczona jest. PSR 1200. Tyle. Tyle na dziś. Taki upgrade był tej wkrętareczki. Teraz co z nią zrobić.